kartkę z kalendarza na 5 listopada. Jest to niedziela, 309 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Sławomir i Elżbieta oraz Blandyn, Blandyna, Dalimiar, Dalmir, Dominik, Filotea, Filoteusz, Florian, Gerald, Magnus, Marek, Sylwan, Teotym i Trofima. Wszystkim solenizantom imieninowym, urodzinowym i rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia, a przysłowie mówi, że deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada. No, u nas dzisiaj pada. Słońce, świt o 6, wschód o 6.37, zachód o 16.02 i zmierzch o 16.38. Księżyc zajdzie o 13.55, a wzejdzie o 22.28. Nietypowe święta to dzień postaci z bajek i Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. Cytat dnia: jutro to dziś, tyle że jutro. Odkrycie, nie? To powiedział Sławomir Mrożek. No i to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Krótko było, zwięźle. No i zapraszam na dalszą część vlogusia. No i witam serdecznie w nowym dniu. Już właściwie około południa jest. Ja dopiero przychodzę do Was z kubkiem gorącej kawy. No ale tak czasami bywa. Czasami trzeba coś w domu porobić. Tutaj widzicie znowu moje garnki i jeszcze ciasto, dlatego że to jeszcze jest. Ciasto chyba dzisiaj się już zje i to z tego gara też. No, także dzień taki, jak widać, ponury, deszczowy. No taki już listopadowy jest, w końcu już listopad, nie? No, także dzisiaj mam w planie tutaj sprzątnąć te kwiatki, chociaż mi trochę szkoda, jak patrzę na nagrania zeszłych lat, to ja jeszcze miałam w połowie listopada te kwiatki, ale no one już naprawdę tak niezbyt ciekawie wyglądają. Wprawdzie kwiatuszki jeszcze są, ale tutaj to już jest wszystko takie suche, nieładne, także chyba się tym dzisiaj zajmę. No ale to o tym za chwilę, teraz sobie wezmę, usiądę, no może taki ładniejszy widok, nie? Na te kwiatki. Też jeszcze są kwiaty do kwitnięcia, pąki, no ale nie wiem, czy w przyszłym tygodniu nie poscinam wszystkiego i nie dam już to u Wiki w pokoju. Gdzieś tam muszę to zmieścić. A teraz wezmę sobie statyw i z drugiej strony sobie na chwilkę pogadamy. No i jestem, udało mi się włączyć. No, musiałam odczekać troszkę, bo dzwony na wieży biły 12, jest już 12, a ja dopiero z kawką przychodzę, ale tak czasami jest, nie? No i one anioł pański wybijają, to nie wiem, jak by to ściągnęło potem na filmie, czy by to jeszcze bardziej nie zagłuszyło, bo już i tak ta ulica zagłusza, ja się chyba przesunę jednak, tak, żeby lepiej było mnie słychać. No bo jest mokro, no jak samochody jeżdżą, to wiadomo, że jest szum. Także mam nadzieję, że to jakoś się uda tutaj nagrać. Będę się starała chyba wcześniej rano nagrywać, nie wiem, może mniej samochodów wtedy jeździ. Zobaczymy, tylko wtedy bez kawy, nie? No teraz dopiero kawę piję pierwszą. Przepraszam Was, bo coś mi przyszło, jakaś wiadomość. No i tak. Co Wam dzisiaj powiem? Jak to Wam powiem, to Wam powiem, ale Wam powiem, nie? Zimno. Nie jest tak zimno, ale podejrzewam, że jak się pójdzie na dwór, to będzie. Ja za chwilę będę się zbierała do wyjścia, bo mam parę spraw do załatwienia. No i po jajka muszę jechać na targ. No, jajka do Lidla chcę zajść, chcę zobaczyć już za miodem. Wiem, że najlepszy miód jest od pszczelarza, ale on jest bardzo drogi na pewno. Nie wiem, ile teraz może kosztować taki miód. Ja w zeszłym roku kupiłam miód w Lidlu. Czy on nie był chrzczony, tak wiecie, jak to mówią, chrzczony? Nie wiem. Ale w sumie dobre było. A mi jest potrzebne do piernika, bo tak, moi drodzy, jeszcze trochę, jeszcze tydzień i będziemy piekli, nie piekli, tylko będziemy nastawiali piernik staropolski do dojrzewania. No, ja sobie tym razem chcę zrobić tak, że
bo cały czas mówiłam, że tylko połowę tego ciasta zrobię, połowę piernika. Ale stwierdziłam, że dobra, zrobię cały, tak jak jest w przepisie, z tym, że wcześniej, tak jak będzie czas na pierniczki, to ja nie będę robiła nowego ciasta na pierniczki, tylko po prostu z tego ciasta ubiorę. Nie wiem, czy to było miękkie potem. Tak sobie jeszcze nad tym kombinuję, myślę. Bo wiem, że skądś miałam miękkie te ciastka. Czy to były te? To teraz nie wiem. Tak sobie myślałam, że tak, albo zrobię z połowy ciasta, bo teraz tak myślę, albo zrobię z całego i potem wcześniej, jak będzie czas na pieczenie pierniczków, pieczenie, nie? To sobie po prostu ubiorę tego ciasta i będę robiła pierniczki. No. To teraz nie pamiętam, czy właśnie to było miękkie po tym. Bo on na początku, jak się upiecze, jest twardy, ale potem mięknie. No, to chyba tak zrobię. Nie będę już innych przepisów na pierniki robiła, bo u mnie, tak szczerze wam powiem, że mi dużo pierników nie schodzi. Gdybym ja to jadła, to by to było zjedzone, ale ja, jak wiecie, staram się jednak mało węglowodanów i tak sobie ostatnio pozwalam na te ciasto marchewkowe i tak dalej. Także na święta też sobie pozwolę, ale wiecie, to tych ciastek jest potem tyle, że to by trzeba jeść i jeść i jeść, tak, w ciągu roku. Maślanych ciasteczek jeszcze troszkę mam tam, pierników jeszcze mam i tak myślę, że te starsze pierniki po prostu się podekoruję jako ozdoba i może będę też do dekoracji używała, a te nowe pierniczki pójdą tak do zjedzenia w mniejszej ilości, nie? No, bo też jeszcze mam, zawsze jak robię ten piernik staropolski, to potem taki jeden piernik zanoszę do hortensji. Tak się już utarło ostatnio, ona czeka na to, więc no, także to będę miała. No i będzie już, tak wiecie, listopad, to już jest zapowiedź takich troszeczkę świątecznych rzeczy, wiadomo. Zresztą w sklepach to już jest dawno. Ale ja tu mówię o kulinarnych bardziej. Także zapowiadam wam, że na moim kanale zobaczycie piernik staropolski, nalewkę świąteczną, troszeczkę przeinaczoną pode mnie, bo są różne nalewki. Krąży nalewka oliem. Właśnie ja właściwie to z niej wzięłam przepis. To ja wam zawsze mówiłam. Ja tego nie ukrywałam, zawsze mówiłam, ale teraz go troszeczkę przeinaczę na swoją modłę, tak, co mi będzie bardziej pasowało. No, dobrze jest do takiej nalewki też orzechów dać, ale to już jest troszeczkę inna, to jest bakaliowa nalewka. A nie będę robiła za dużo nalewek, bo ja potem tych nalewek narobię, a tego alkoholu się potem tak nie pije. Samochodem się jeździ, to nawet kieliszeczka się przecież tego nie wypije, nie? No, ale tak na święta to tak dobrze zrobić. Chcę zrobić po prostu dużo, dużo słabszą tą nalewkę, bo ona jest na spirytusie, a ja chcę zrobić dużo słabszą, żeby można sobie było napić się, a poza tym na święta planujemy ze Zbyszkiem zrobić ajer koniak, taki prawdziwy, tylko że ja bym chciała, żeby on był słaby, no, ale żeby był gęsty, bo lubimy taki gęsty. Ale Zbyszek mówił, że gęsty to wychodzi tylko na spirytusie. No. A ja bym wolała, żeby to było gęste i żeby nie było na spirytusie, tak, tylko na wódce, żeby to nie było takie mocne, bo ja nie lubię mocnych alkoholi, bo troszeczkę tylko wypiję, zaraz potem mnie głowa boli. A smak jest fajny, no. Także jak macie jakiś taki przepis na ajer koniak, taki słabszy, ale gęsty, to piszcie w komentarzu. Może przetestuję. A przede wszystkim może inne osoby też się dowiedzą, będą mogły też zrobić. Bo tutaj wiecie, tutaj się tak wymieniamy troszkę różnymi informacjami. Ja wam pokazuję to, co ja robię. Też to z kosmosu nie spadło, tylko to się już dużo ludzi robi, takie rzeczy, nie? No, kapusty też nie ja wymyśliłam kiszenie kapusty, tylko już nasze pra, wymyśliły.
Ja to tylko czasami przypominam, bo często jest tak, że ludzie chodzą i tak kupują kapustę kiszoną i czasami narzekają, a można sobie zrobić samemu, jak się ma czas, siłę i tak dalej, bo to wiadomo, że to nie zawsze jest tak, że wszystko można samemu zrobić w domu, bo inna rzecz jest taka, że w sklepach to po to jest, że dla zapracowanych, dla ludzi, którzy ich to nie bawi zabawa właśnie w gotowaniu, bo są takie osoby, które nie lubią na przykład gotować, lubią piec, a nie gotować, albo i odwrotnie. To po to to jest w sklepach, żeby można sobie kupić w każdym momencie, nie? No teraz już u nas w sklepach wszystko jest, ja pamiętam czasy, kiedy nic nie było, tylko musztarda i ocet na półkach, a i tego potem brakło. Teraz można wszystko kupić, także trzeba być też i z tego zadowolonym, że to wszystko jest, że w każdym momencie można iść kupić. Można iść kupić sobie nawet masę makową do ciasta. Ja sobie już kupiłam mak, bo będę robiła te rogale świętomarcińskie, ale z ciemnego maku, nie z jasnego. Nie będę chodziła, chyba że znajdę gdzieś i tanio. Tania nie ma. Podobno mi ktoś pisał, że w Dino chyba jest. Nie patrzałam. Muszę sprawdzić, zajrzę, zobaczę, czy jest. Ale będę też robiła na półproduktach, dlatego że tak, wprawdzie masę sobie zrobię sama makową, ale ciasta francuskiego jeszcze nigdy nie, chyba raz dawno, dawno temu robiłam i stwierdziłam, że to jest za dużo roboty i po prostu będę sobie kupowała. Raz na jakiś czas, jak jest potrzebne te ciasto francuskie, to sobie kupuję z rolki. Tylko szkoda, że nie można dostać tego ciasta francuskiego na maśle, tylko na tych olejach palmowych. Ktoś mi kiedyś pisał, że z jednej firmy można dostać na maśle, ale u nas jest to nieosiągalne, żeby to kupić, to ciasto francuskie. Tutaj są przede wszystkim w Lidlu, w Aldi, w Stokrotce, w Carrefourze. Są takie, z takich firm, gdzie tam wszędzie jest olej palmowy. Ale sobie pomyślałam, jak się raz na jakiś czas zje z tym olejem palmowym, bo to jest utwardzany olej palmowy, wiadomo. Bo normalnie olej palmowy nie jest szkodliwy, tylko to utwardzenie podobno jest szkodliwe. No, bo kiedyś ktoś mi mówił, że olej palmowy nie jest szkodliwy. No nie jest. Jak jest taki, jak powinien być. A wiadomo, że do wszystkich produktów oni dają ten utwardzany. I to podobno nie jest dobrą rzeczą. Ale tutaj nie chodzi o to, co jest dobre, co nie. Tylko zapowiadam wam, co w listopadzie możecie na moim kanale zobaczyć. Dlatego zachęcam do subskrybowania te osoby, które jeszcze nie subskrybują, żeby nie przegapić różnych rzeczy. Wiadomo, że ja to w zeszłych latach już też robiłam, też to jest na kanale, ale zawsze to jest jakoś tak, że troszeczkę się przeinaczy coś, troszeczkę się coś zmieni. Poza tym robię to w takim czasie, jak to się powinno robić. To jest też takie przypomnienie, że teraz trzeba nastawić piernik staropolski, co by wyszedł, co by był, bo on musi dojrzewać, nie, żeby dojrzał. A teraz robimy tą nalewkę, a teraz robimy to i to jest takie rozłożone w czasie i to sobie może stać. Także zapowiadam wam, że u mnie na kanale to będzie. No. I tak. Najpierw będą te rogale, to za tydzień chyba jakoś tak jest, nie? No, ale właśnie z ciasta francuskiego zrobię, ale z własną masą makową, taką, co by mi pasowało. No i właśnie chcę dzisiaj zobaczyć też w Lidlu, czy jest już ten miód i w jakiej cenie. Bo do wypieków to mi się wydaje, nie musi być aż zaraz taki, wiecie, bardzo drogi, naprawdę taki miód z tego, od pszczelarza, bo tutaj mamy pszczelarza, ale szkoda by mi było dać na przykład 90 zł za słoik, a potem pół tego do piernika dać, a potem tego piernika nikt nie chce jeść, nie? No to jest troszkę szkoda. Zawsze robiłam na sztucznym miodzie, ale stwierdziłam, dobra, jak ten miód niby prawdziwy, bo tak pisze, jest napisane, jest, no to spróbujemy z tego miodu, jak nie jest taki drogi, nie? W sklepie. Oczywiście trzeba patrzeć też, żeby było najlepiej, nie że trzeba, ale najlepiej, jak się już kupuje w sklepie, to patrzeć za miodami, polskimi miodami. Nie z Unii Europejskiej jakaś mieszanka miodów, bo to pewnie jest
z różnych rzeczy, z różnych stron zmieszane, co tak wyobrażam, ale czy to tak jest, to nie wiem. W jednym kotle wymieszają i już, nie? No, ja sobie to tak wyobrażam, to wcale tak nie musi być. Ja to już teraz z poczuciem humoru mówię. Ale no jednak Polski trzeba wspierać też, nie? Przede wszystkim. I patrzeć, jeśli jest, ja dzisiaj właśnie będę patrzała, czy jest, czy są te miody z polskiej, polskie miody po prostu. No. Do piernika to nie musi być jakiś wyszukany, bardzo drogi, ale też, no. Tuczne też może być, bo też wyjdzie, bo też robiłam. Ale zobaczymy na tym miodzie. Już w zeszłym roku robiłam na tym miodzie z Lidla. I było dobre. No. Także tyle. Bo co innego, jak tak się miód dla zdrowotności łyżeczkę je, no to najlepiej by było, żeby był naprawdę taki od pszczelarza, pszczeli nie chrzczony, nie mieszany z cukrem i tak dalej, nie? No. Ale tak do ciasta. Miód i tak nie powinien być właśnie poddawany wysokiej temperaturze, a wiadomo, że ciasto się piecze, więc ten miód tam już będzie poddany tej wysokiej temperaturze, nie? No. Sikoreczki świergolą, też tak jakby głośniej ten deszcz padał, więcej chyba, gęściej. No ja to chcę dzisiaj sprzątać, wczoraj nie dałam rady, nie zdążyłam. Jak przyjadę ze sklepu, no to chyba poucinam wszystkie kwiatki, ale tylko poucinam. Zobaczymy, co na wiosnę będzie. Wiecie dlaczego? Bo ja w tym roku w ogóle, nie wiem, czy to jest smagliczka, co to jest. Ten kwiatek zaraz wam pokażę tutaj, bo nie chcę obracać. Nie wiem, czy to będzie widać. O! Gdzie to jest ta kamerka? Tu. Te kwiatuszki drobne. Ja tego nie wsadzałam w tym roku. Nie kupowałam. A są i pięknie mi wypełniały tutaj doniczki. Same to wyrosło po jakimś czasie. To nie tak od razu mi wyrosło. Po jakimś czasie, jak już miałam też i te super tunie i pięknie to tak wypełnia. Tak, wiecie, takie delikatne białe kwiatuszki. Jak taka gipsówka w bukiecie, nie? No, także ja tu tylko poobcinam, powkładam, tam widzicie z tyłu mam tą torbę, muszę mieć wysoko, no bo na dole to wszędzie tuska, jak wyskoczę na balkon, to spera, a tam mam też, raz, że to jest ten tuja, a poza tym mam tam też róże, owoce róże, tej drobnej. No i tam są kolce, nie chcę, żeby ona raz, żeby mi tą różę, no róża to chyba jej nie zaszkodziła. Ale te kolce gdzieś jej się wbije i potem będzie jej ropiało, albo co wiecie, jak to jest. No, także tyle. Na razie będę chyba kończyć, bo tu jest za głośno, ale ja uwielbiam się tutaj nagrywać. Naprawdę lubi się tu rano, no, przed południem nagrywać. Także teraz się będę zbierała, teraz trzeba się troszeczkę jeszcze przyspieszyć. To nie znaczy, że ja teraz wstałam dopiero, a choćby nawet bym wstała, no to wiecie, to was to nie powinno boleć. Bo wy za mnie nic nie musicie zrobić, nie? No, ale ja wstałam dzisiaj o 7, tak notabene. A dopiero teraz pierwszą kawę piję. Tak to jest. No ale co? Wstałam o 7, było też tak ponuro. Zawsze musi ten jeden samochód przyjechać, to jest Audi. Audi albo są dwa takie. Czarne Audi i czarne BMW. Oni specjalnie mają tak podkręcone, albo tłumika nie mają, albo ja nie wiem. Ale to jest tak specjalnie, żeby tak hasować. I zawsze tak raz, dwa razy na dzień ten musi taki przejechać. I pierdzi to jak nie wiem, nie? No ja nie wiem, ludzie mają upodobanie w tym, że jak jadą, to wszyscy się oglądają. Takim samochodem, a to starsze te samochody, to nie jest ani nowy BMW, ani nowy Audi, tylko jakieś takie starsze, ale wiecie, tak podkręcone, żeby było słychać, że on jedzie. I współczuję tym sąsiadom, jak on na przykład rano do pracy wyjeżdża spod domu, nie? No, dobra. Pogoda też jest fajna. Powiem wam, że też taką lubię. Długo się nie mogłam pogodzić z tym, że lato się minęło, dlatego, że te lato było takie mało. Mało tego lata było. Było chłodne. Długo, długo zimno było, nie? I tak się człowiek nie mógł z tym pogodzić, że to już minęło, że już tam. Ale teraz jesień też jest fajna. Tylko nie dla tych, którzy na dworze pracują, jak deszcz pada, nie?
W ogóle to jakiś tutaj cyklon podobno idzie do tego czasu, co wy to będziecie widzieć, w niedzielę będziecie widzieli. To może już będzie po tym cyklonie, a może dopiero będzie szalało nad Polską. No nie wiem, zobaczymy, nie? Podobno już gdzieś tam na południu Polski, pewnie w murach, dużo drzew połamało. No to chyba to idzie, bo wczoraj tutaj bardzo wiało, teraz nie. Teraz jest spokój, tylko leje. No, ja będę kończyć, bo to nie ma sensu za długo, jak to tak szumi. Mam nadzieję, że dobrze było słychać. Pilotek jest, kawka już prawie wypita, także ja teraz zmykam. I zobaczymy się za jakiś czas. Może jak to będę na tym balkonie robiła, to sobie ustawię kamerkę i może coś tam będzie widać, czy co tam ucinam, wyrywam, sprzątam. Zobaczymy, nie? Dzisiaj w planie nic wielkiego nie mam. To zrobić, no mieszkanie tak piątkowo wysprzątać. Jutro będzie ładna pogoda, to może się wybierzemy na działkę. Zbyszek na pewno będzie tam coś kombinował ze swoją maszyną, bo on tam jakąś maszynę sobie robi, nie wiem czy wam mówiłam. A ja to zobaczę jeszcze. Dzisiaj jeszcze trzeba przetkać rurę pod wanną. Ostatnio Wiki wzięła sobie 1 listopada, jeszcze wam opowiem. Chociaż myślałam, że będzie cicho, a teraz znowu głośno. Chciała sobie zrobić relaksacyjną tą kąpiel, jak z filmu. Jak już przyszliśmy z tych cmentarzy i tak dalej, wzięła sobie lampkę wina, wzięła sobie świeczkę, świeczki do łazienki, tablet sobie tam ustawiła i sobie tam serial, czy coś tam oglądała. Oczywiście nie w wannie, bo by jej wpadło, to ona taka nie jest głupia, żeby ten... No i zrelaksowała się na maksa, a jak wyszła z wanny, to się wkurzyła na maksa, bo jak wypuszczała wodę, to cała woda wyleciała na łazienkę. Bo tutaj jest jeszcze taki system, jak to kiedyś było. U mojej mamy też był taki w bloku, bo to za PRL-u tak budowali, tutaj tego nie zmienili, że jest odpływ z wanny, a w ziemi jest dziura. Tam jest rura oczywiście odpływowa, ale na tym się kończy. Nawet nie ma tej kratki, bo u mojej mamy to jeszcze była taka kratka, a tam nawet tej kratki nie ma. I jak coś gdzieś się tam zatka w tej rurze, to wszystko, co z wanny leci, to leci pod wannę, no i automatycznie na łazienkę. My tam mamy kafle, ale jedna jest taka wyciągana, żeby tam można było czyścić, nie? No i to wszystko sobie wypłynęło i było wielkie, szybkie zbieranie wody. Także po relaksie nici. No, także dzisiaj, wczoraj Zbyszek miał to robić, ale powiedział, że to dzisiaj będzie tam wyciągał z tej rury, co tam się zatkało. Mam nadzieję, że to się tak da zrobić, że... Bo to już parę razy tak było, jak tutaj mieszkamy, a mieszkamy tu już 10 lat, słuchajcie. Właśnie w listopadzie mija 10 lat, jak żeśmy się tu wprowadzili. No, także mam nadzieję, że po prostu jak się to wyczyści znowu, to będzie znowu dobrze działało. I to nie jest tak, że my nie czyścimy, jak jest korek tam, ten odpływ z wanny. Tam się cały czas wyciąga, bo wiadomo, że włosy lecą, to się zatyka, no ale to za każdym razem się to zbiera tam. Wiem, że to takie obrzydliwe dla niektórych jest, bo włosy mnie też obrzydzają. Zwłaszcza jak ja bym tam połknęła albo coś. No, ale tam się to czyści na bieżąco, a gdzieś tam mimo wszystko, gdzieś się coś zatkało. Zobaczymy. No dobrze, to by było na razie tyle, bo już troszeczkę przedłużyłam, miałam krótko mówić, a się długo gadało, ale mi się tutaj rano fajnie gada, gdyby nie ten hałas. Żebym ja miała ten mikrofon, tylko nie umiem... Mam tam ten mikrofon, ale on źle działa. Ja mam teraz taki stres, że jak sobie znowu kupię, gdzieś zamówię, bo normalnie nie można kupić, tylko trzeba gdzieś zamawiać na stronach, to on mnie potem przyjdzie i się okaże, że to nie będzie dobrze współgrało z tym, z telefonem i znowu będą wyrzucone pieniądze, nie? Ja bym chciała taki krawatowy tutaj bezprzewodowy, że ja do was sobie mówię. Mogę dać nawet ten cicik taki, żeby nie było tych szumów słychać, wiatru, szumów i wtedy jest ok. Ale jak na razie takiego nie mam. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze się nie żegnam dzisiaj z wami. Jeszcze będzie dalszy ciąg vloga, na który zapraszam.
No i witam Was w sklepie Jysk. Pojechałyśmy z Wiki, jak widzicie. No i przy okazji stwierdziłam, że jak już tam jestem, wcześniej tych dekoracji różnych nie widziałam, tylko z zewnątrz, więc filmuję, co tam w Jysku dzisiaj słychać. Tutaj mi się rwie kluska do gadki. Muszę ją powstrzymywać. Ta latarnia bardzo mi się podoba. Jest taka zwykła, prosta, 95 zł kosztuje, ale no podoba mi się. Tak na balkon ją postawić, czy w domu. Te no, świeczniki też fajne są, takie, one są ciężkie, z kamienia robione. Tylko że ja takich świec mało używam, cienkich świec. Ale ktoś może sobie wykorzystać, nie? Tu są takie skrzaty po 15 zł, aż mnie dziw brał, że tak tanio. Ale to widać, że to jest żółta metka, czyli jakaś przecena albo promocja. One bardzo ciężkie były, mogą być na przykład pod drzwi. Te wycieraczki są super. Mnie się bardzo podobały takie wycieraczki. Ale no cena troszeczkę była według mnie za wysoka do nich. No 55 zł to szkoda, to takie wycieraczki, nie? To jest tylko wycieraczka. Tutaj mamy zaaranżowane właśnie wnętrze z tymi dekoracjami świątecznymi, z krzatami i tymi dziadkami do orzechów. Tam też są skrzaty, później tam podejdziemy bliżej. Ale zacznijmy może od początku. Tu fajne takie na krzesła, ubranka świąteczne. Kiedyś miałam stół z krzesłami, takie właśnie w jadalni. To by było fajne, teraz to na razie nie mam. Być może kiedyś los się odwróci. Mam nadzieję, że na lepsze. Tutaj są takie skrzaty i skrzatowe na długich nogach. Wiem, że samemu można takie zrobić, ale to trzeba mieć i materiał, i czas, i umiejętności. A jak się nie ma, to można kupić. Tutaj widzę też i świece, a to są takie te świece na baterie, ale takie normalne też tak można zaaranżować. Na dole też jakieś jeszcze skrzaciki małe. Świece różne. Te gałązki bardzo mi się podobają, ale nie wiem, w jakiej cenie one są. Właśnie wygląda to całkiem jak żywe i bardzo fajnie to wygląda. No tutaj są różne świeczniki, a te choinki to są na te lampeczki LED-owe w środku. 35 zł to kosztuje. Różne takie tacki. Te tacki też są fajne, ale 45 zł kosztują. No. O, tutaj jest, chciałam to włączyć, ale tam chyba jest albo nie ma baterii, albo jest zabezpieczone, żeby po prostu się nie wyświeciło, nie? Nie wiem, jakie bateryjki, może płaskie, może normalne paluszki, nie wiem. Ale może to ładnie wyglądać. Szkoda, że tam jedno nie było zapalone, żeby było widać efekt. Tutaj widać, tam było cenę za tego dziadka do orzechów 60 zł, to były większe. Tu mamy takie skrzaty. Różne, tu są kubeczki i inne jeszcze skrzaciki, kubki większe, kubki mniejsze z jakąś taką, z dziadkiem, z Mikołajem chyba to jest, no. Tutaj dalej jeszcze mamy dekoracje, bo tylko te świąteczne dzisiaj, pojemniczki takie, o, puszki zamykane, pewnie na ciasteczka, nie? Podkładki za 4,50, no nie drogo chyba, nie? Takie podkładki, zwłaszcza jak dzieci jedzą, żeby nie obudzić stołu. No, tutaj różne takie figurki. Tu są mniejsze te dziadki do orzechów. Właściwie to nie jest chyba dziadek do orzechów na bębenku, nie? Ale za to minki mają fajne. Nie są straszne. No. Na dole też jeszcze są te dziadki, te właściwie różne takie, o tutaj mamy reniferki chyba, nie wiem co oni mają, że te wybałuszone oczy takie pokazują. Tutaj chyba to myszka taka jest ubrana. No idziemy dalej, tu jeszcze gdzie tam coś widać, o 75 zł taki skrzat. A tu u góry widzę, są takie fajne wianki. I ten jeden jest drucianek, który jest zaświecony, a ten drugi jest choinka i sztuczny oczywiście, z lampeczkami. I patrzyłam cenę, to w Pepco jest bardzo podobny, tylko może ma kolor taki bardziej sztuczny, kosztuje chyba 25 zł, o ile się nie mylę, a tutaj są po 75 zł.
No, to jest różnica. I też tak samo jest rozwiązane tam to oświetlenie tego wianka. No, zwróciłam to uwagę, bo ostatnio właśnie filmowałam w Pepku. Ja tam na dole widzę takie bombki, kule. To są chyba porcelanowe. Chyba potem tam jeszcze raz zjadę na nie, ale tutaj popatrzymy jeszcze na te skrzaty. Skrzatów tam jest od groma. Aniołki, tu jest, są takie doniczki. Myślałam, że to kubek, ale potem patrzę, nie ma uchwytu. Doniczka, pisze zresztą doniczka, 16 zł, taka mała. No, ale taka klimatyczna, nie? Tutaj mamy naświecznik, taki aniołek chyba. No. Tam na dole znowu są skrzaciki. I takie te lampioniki, ten lampion taki mam, ten biały akurat. Także jak będzie adwent, to już będę miała tutaj lampionik. Na rowerze z lampionikiem nie pójdę, ale w domu może się palić. Jako element taki adwentowy. Tu są takie zawieszki, nie wiem czy do prezencików, czy gdzieś powiesić. No ale one kosztują tam 20 parę złotych mi się wydaje. Nie wiem ile tam było tych zawieszek, 22 zł, no. No i tu są te kulki, 12 zł. Chyba porcelanowe to są. Ładnie to wygląda. Ciężkie będą mi się wydaje. Nawet nie brałam do ręki, no bo też nie chciałam wszystkiego, wiecie, brać do ręki i namacalnie sprawdzać, nie? Tu są poduchy, bardzo takie wypełnione. 30 zł taka gwiazdka. A z drugiej strony jest z reniferem normalna, chyba 50 na 50, o ile się nie mylę, to będzie 40 zł. Tu mamy jeszcze takie włochaty i takie czerwone z gwiazdkami, też ładne, po 40. No i tu mamy jeszcze te skrzaty. Także są w różnych cenach, różne wielkości. Jak ktoś jest zainteresowany, na pewno coś dla siebie znajdzie, nie? No. Ten duży 99 zł kosztuje na tych długich nogach. No i to chyba będzie wszystko już w tym sklepie. Także dziękuję Wam za ten czas poświęcony na oglądanie ze mną sklepu ISK przy okazji, tak, przy okazji zakupów przez Wiki. Także dziękuję serdecznie, no i zapraszam na dalszy ciąg vloga. Z niespodziewanym holem zakupowym przychodzę, bo jechałam tylko po kiełbasę i jogurty, ale Wiki też jeszcze jechała coś sobie kupić, także stwierdziłam, że można zrobić hol. Pokażesz tą twoją poduchę? Wiki sobie ze swojej pieniążki kupiła poduszkę wisku, bo wisku teraz są chyba do 16, do 19, do 19 są obniżki cen o 60% nawet i właśnie sobie wzięła tą. No tutaj będzie widoczne. Tą taką profilowaną za 75 zł, nie? 75 z 200. Z 200, także się opłaca. Ona też się nie umie wyspać i kupiła sobie taką poduchę. Także jak macie w planie taki zakup, no to do 19 są te promocje, tylko nie wiadomo czy będzie towar. A my byłyśmy w zeszłym tygodniu i Wiki oglądała te poduszki i mówi, kurczę, 200 zł troszkę drogo, nie? Poczeka, aż będzie promocja. No i akurat gazetkę przyszła promocja, no i też jechaliśmy, kupiła sobie tą poduchę. No, a w spożywczym kupiliśmy tak, w Lidlu. Wiki rzadko kiedy, ale czasami chce takie te ciasteczka do mleka. To sobie wzięła na czarną godzinę, powiedziała. Jak będzie tam, nie wiem,
na uczelni długo albo coś, nie wiem. W każdym razie, a tutaj nasze zakupy. Trzy czosnki, bo już się kończą, czosnek granulowany. Jedna śmietana, mam nadzieję, że się nie przebiła, 30. Tutaj mamy trzy jogurty Pilos. To są, mi się wydaje, najlepsze, chyba najlepszy skład z tych, co tak żeśmy oglądali, jogurty. To są trzy. Wiki też lubi sobie tam do śniadania z takim jogurtem coś zrobić. Wzięłam już pod kątem wypieków świątecznych ekstrakt wanilii. On kosztuje około 9 zł, a laski wanilii 15. Dwie laseczki tam są, a to około 9 zł było, 20 ml. I tu jest w składzie, to tutaj jest syrop cukru inwertowanego, koncentrat z wanilii, bourbon, wyekstrahowane nasiona wanilii i też wanilia w proszku i produkt spożywczy, no zdjęcie symboliczne. No, tu sobie przeczytajcie, o. Tak, także myślałam, że mi się przestało nagrywać. Już pod kątem świąt, pod kątem piernika, jak mówiłam wcześniej, kupiłam ten miód pszczeli, nektarowy, kilogram. I to jest, Wiki mi tu gdzieś czytała, że to z polskich pasiek jest. Wyprodukowano przez gospodarstwo pasieczne Sądecki Bartnik. Polska. No to zobaczymy. Nie wiem, czy tutaj to wyczytacie. I tu mamy, nie wiem, czy tutaj, zaraz poczytamy, czy tutaj czasami w składzie nie ma. Nie, tu jest najlepiej spożyć. No, także miód już jest, można będzie robić piernik. I miód przed przeziębieniem, bo z tego co wiem, to jak się już ma gardło chore, to się nie powinno z miodem pić, ponieważ ten miód dopiero podrażnia gardło. Z miodem herbatkę się podobno pije, zanim się jest chorym, żeby nie być chorym. No, takie mądrości wam tutaj powiem. No, ona też i imbir kupiłyśmy, bo będzie chciała z imbirem sobie zrobić. Taki mały kawałek, bo u nas to nie idzie za dużo, a potem to się robi flapiaty i do wyrzucenia. Kupiłyśmy w Lidlu też gałązkę tych pomidorów. I pachną pomidorami. Mam nadzieję, że będą też smakowały pomidorami, bo naprawdę pachną i takie fajne. I wzięłam właśnie je w Lidlu, bo one są takie, część jest dojrzałe, część jeszcze będzie twarde, sam będą dojrzewać. To niech sobie spokojnie dojrzeją. Lepiej, żeby ten, a nie, że takie flapiate były od razu już na kupnie. W zdrabce w Lidlu miałam jedno mleko za darmo. Jak wezmę jedno, to drugie gratis, więc skorzystałam z tej okazji. No i dwa mleka wzięłam. Oczywiście oliwa z oliwek do smażenia. Bo ja nie używam już olejów, to wam mówiłam, oleju takiego rzepakowego, słonecznikowego. Musiałam sobie jeszcze kupić olej ten kokosowy, bo mi się skończył. No i smalcu narobić też, ale to z czasem. Oczywiście co kupiłam? Co ja mogę kupić w Lidlu? Te śląskie. Kupuję te śląskie, duża paczka. Skład w miarę. No wiecie, mogło być zawsze lepiej, nie? Tu jest 90% mięsa wieprzowego, woda, sól, stabilizator, glukoza jakaś, propla i coś takiegoś. No, także troszkę się pogorszyła ta kiełbasa, bo na początku jak ją kupowałam, rok temu, ona nie było żadnej chrząstki. Teraz się czasami zdarzy tam chrząstka. Więc nie wiem, czy to nie jest też tak mechanicznie oddzielane. No, kupiłyśmy taki bio pire z jabłka. Jabłko, ale też i tu jest mango chyba. Będę chciała to wypróbować do tej kawy. Oczywiście nie będę rezygnowała z tego, co wczoraj zrobiłam, ale tutaj takie pire, zobaczymy, jakie to jest smak. To jest bez cukru, bo tutaj w składzie jest prosty skład.
i jest składniki 80% jabłek, 20% przecier z mango. Z rolnictwa ekologicznego najlepiej spożyć przed, więc w składzie nie ma w ogóle tu cukru. No i chcemy to sobie spróbować właśnie do tej herbaty, do kawy. Wiki będzie próbowała herbatę, ja do kawy i będę brała na przykład łyżeczkę czy dwie tego musu i to z tymi moimi korzeniami. Tam to jest bardzo mocno, bardzo dużo tych korzeni dałam. To mi się to powinno tak zrównoważyć i tak dzisiaj sobie taką kawkę zrobię. Najpierw jeszcze te żołądki, żeby się najeść, a potem taką kawusię. No i jeszcze kupiłam w Lidlu jabłka. Tylko że w gazetce to te jabłka za złoty 70 zł są piękne czerwone. A tu wybrałam najbardziej czerwone, jakie można było. Bo jak się patrzało, to było większość jabłek takich. No. Wybrałam tak chyba około kilograma. Tu jest, nie brałam dużo, bo musiałam, wiecie, dużo na dnie tej wielkiej skrzyni było. Ale chcę sobie parę jabłek pokroić w plastry i suszyć już na święta. Czasami tak do herbatki sobie można dać suszone te jabłka, zrobić herbatkę jabłkową, nie? To mam taki plan, dlatego jeszcze nie wynoszę mojej suszarki do warzyw, tylko nie wiem, gdzie ją postawię, bo te kapusty jeszcze dzień, dwa tu by musiały stać, chyba że je wyniosę. Bo dzisiaj próbowałam, jest to taka kiszona kapusta, taka świeżo kiszona, to nie jest taka mocno kiszona, tylko taka świeża, ale ona dopóki będzie ciepło w miarę, to ona sobie tam jeszcze będzie kisła, nie? Dałabym ją gdzieś na dół, tylko boję się, że mi kluska do niej wejdzie. No, bo chcę wysuszyć to i wynieść już tą suszarkę do piwnicy. Z balkonem dzisiaj nie zrobiłam, bo już się zrobiło ciemno, jak przyjechałyśmy. Także balkon zostaje mi na jutro. Jutro jeszcze też chcę iść do piwnicy po ten karmnik i postawić. I nie popatrzałam za tymi ziarenkami dla ptaków. Także dam to, co mam na razie, żeby je przyciągnąć. A potem się zobaczy. Co jeszcze kupiłam? Jeszcze w Zoo, Maxi Zoo, taką zwykłą kostkę dla niej do dziabania. 6 zł kosztowała. To jest taki silikon, takie. O. Tylko że tu ma wszędzie takie sprężyste, takie duże te kolce, jak to, co my jej przedtem kupiliśmy. Nie wiem, jak to wam pokazać, żeby to było widoczne. Ona tamtą kostkę, taką pomarańczową, to ona była o tyle fajna, że ona miała różne struktury tych kolców. Jedne większe, drugie mniejsze i ona sobie to dziabała. Ale kurczę, no już na czworakach cały pokój zeszłam i nie umiem znaleźć, gdzie ona to wcisnęła, tamtą kostkę. Więc stwierdziłam, biorę tą, bo zaczyna się zabierać zakwietnik, który jest z tego wiklinowy, za róg pufa, który był już uszkodzony wcześniej, bo z działki, ale to było wszystko ok, ale zaczęła się za to zabierać, zaczęła mi tą watę wyciągać stamtąd, także trzeba jej jakieś zajęcie znaleźć, tylko muszę najpierw to umyć. Oczywiście kupiłam jeszcze 30 jajek, to już nie będę pokazywać, tam w siatce są, takie jak zawsze na targu. A w Pepco kupiłam poduszkę, ponieważ ktoś mi tutaj zajomał moją poduszkę. Jak tu ostatnio był, to takiego Jaśka sobie ktoś wziął, oczywiście za pozwoleniem. Także kupiłam poduszkę, bo na tym, na tej wersalce teraz miałabym nie do pary. No, a że ta osoba zabrała razem z powłoczką, a tamto miałam tylko jedną, to kupiłam też dwie powłoczki. Na razie takie, bo to mi na razie będzie pasowało do tego, co tam mam na teraz. A mam nadzieję, że na święta to sobie kupię przynajmniej dwie powłoczki takie świąteczne. No, także to może być albo z tej strony w jednym kolorze, albo robić w tym kolorze. No, także ta poduszeczka była za 6 zł na te powłoczki, tak jak widać. Tak, i to wszystkie nasze zakupy. Jak to mówię, więcej grzechów nie pamiętam. Teraz to wszystko posprzątam. Podgrzeję te zupa flaczki. Doleję trochę wody, bo się zrobiło troszeczkę słonawe. I tak gęste. Pokaż tą poduchę. No. Co chcę na urodziny? Co chcesz na urodziny? Drugą taką. Tylko, że wtedy wygodne. Nie będzie już promocji. Jakie to jest wygodne. Ja też chcę, bo moja się już taka zrobiła, nie powiem do czego.
bo to się tak śpi, nie? No, tym tutaj masz mieć no. Szyję, a tu głowę. No, no. Szyja, a tutaj ramiona. Będę spała. Ja się na tym położyłam, to od razu mnie tutaj no. Coś mi przeskoczyło, się naprostowało. No, także no, szkoda, że ten, bo... I na boku się da, i na brzuchu. I ty ja to idzie zdjąć, i żeby no, to wyprać. Bo to jest poszewka. No, fajnie. Fajnie, że to jest taka... I ona jest tu biała taka, no. O, taka, w no. Takim czymś. Tego się nie pierze, bo to jest no. Ta gąbka, nie? No. Ale to można w 60 stopniach prać. No to super. Ja chcę taką drugą. Bo ja się potem w nocy walam po całym łóżku, zauważyłam. No tak, bo jak masz szerokie łóżko, a no się śpi no. Trochę tu, nie? No. Nam by się z tym też przydały takie, bo ta moja jest już taka wyciorona, że... Ja się cieszę, że ja to kupiłam. No widzisz, a tak nie chciałaś kupować. No. Dobra, to już jest ten wiek, kiedy się cieszę, że kupisz sobie poduszkę wyprofilowaną, żeby cię kręgosłup nie było. Ty starzyku, mój kochany, malutki starzyku. Bo tu tak po 20 nagle zaczynają rzeczy boleć. Czujesz, że żyjesz. No. Rano wstaję i mnie nagle szyja boli, kark mnie boli, ramiona mnie bolą. Kręgosłup mnie boli. Nyzma mnie boli. No i tak to jest właśnie. A wracając do tej zupy, to po prostu przedtem oni chcieli ciągle te nie tyle gęstego, no to płynne poszło. To ja teraz doleję troszeczkę wody albo trochę tej zupy, co tam mam, rosołu. Trochę więcej dam majeranku, bo tam troszeczkę za mało było majeranku. No i będziemy zaraz jedli. No. A potem robię sobie pyszną kawusię i potem to już jest dzisiaj laba. Nie, już tutaj ani nie sprzątam, nic tu więcej dzisiaj nie robię. Nachodziłam się po tych sklepach, bo żeśmy też oglądały różne rzeczy. No i jutro też jest dzień, jutro będzie sprzątanie i robota balkonu i sprzątanie mieszkania. A Zbyszek prawdopodobnie, jak go znam, to zaś pójdzie na działkę, bo tam musi skończyć swoją maszynę, którą zaczął robić. Także to by było na razie tyle. Zobaczymy się tutaj, nie wiem, czy jeszcze z kawusią, czy już z herbatką przy stole kuchennym. Na podsumowaniu dnia. No i jestem już na podsumowaniu dnia. Zostało mi parę minutek, żeby nie przekroczyć właśnie znowu godziny. Także postaram się streścić tak. Zresztą wszystko, prawie wszystko, co robiłam, to widzieliście. Wiadomo, że to nie jest wszystko, co robiłam w ciągu dnia, no bo dzień przynajmniej około 12 godzin ma, a tutaj jest niecała godzina. Także wiadomo, ale tak mniej więcej to, co chciałam Wam pokazać, to Wam pokazałam. W tym miejscu to już widzieliście, Wiki sobie tą poduchę kupiła. Pogoda u nas jest taka sobie, jak widzieliście wcześniej, a teraz zaczął się wiatr, taki silny tutaj nadchodzi. Nie wiem, czy to jest ten orkan, czy nie orkan. W każdym razie zaczynają się silne wiatry. Bardzo wieczorem bardzo mocno padało. Także chyba nawet z kluską nie ma sensu teraz iść, bo tam cały czas pada. Byliśmy wcześniej, jak przyjechałyśmy ze sklepu, bo przestało padać akurat, to byłyśmy z kluską na spacerze, zrobiłyśmy takie duże okrążenie, duże. Ona też nie za bardzo miała ochotę chodzić, bo to było mokro, z tym, że nie padało już, nie? No, chcę sobie mogę postawić wyżej, ale się nie da. No, także teraz już właściwie nie ma sensu z nią wychodzić, bo ona się tak położona się już przedtem kładła i ona nie pójdzie dalej, nie? No. Teraz sobie śpi. Ta pogoda jest taka, że taka senna właściwie. Kawka, którą zrobiłam razem, znaczy razem, do niej dodałam ten mus jabłkowy, dobre to było. Wiadomo, że ta końcówka tej kawy jest taka gęsta. Najlepiej jest, mi się wydaje, pić to przez rurkę, bo to się najpierw z dołu te gęste wypije i potem nie zostaje takie, nie? No. Także ja będę próbowała następnym razem sobie takie właśnie robić kawki, ale pić przez rurkę. Mam jeszcze ten dyniowy, ten syrop niby taki dyniowy, to jabłkowy, ten mus, także będę sobie w najbliższym czasie takie kawki robiła po południu, bo rano piję czarną kawę, ale po południu będę sobie takie robiła, no żeby to wykorzystać. To jest z tym cynamonem, z tym wszystkim, z tymi goździkami, to już taki czas jest. Chciałoby się takiego piernika zjeść, nawet tak się zastanawiałam, czy na niedzielę nie upiec piernika. Takiego normalnego, wiecie,
Można sobie go przełożyć na przykład jakimś kremem czy coś, bitą śmietaną na przykład, czy kremem mascarpone. Ale zastanowię się, jeszcze zobaczę. Zobaczę, jak jutro mi pójdzie robota, czy będę coś piekła, czy tylko po prostu zrobię jakiś deser na niedzielę. Może jabłka zapiekane, jeśli są jabłka. No zobaczymy, co tam się wykombinuje, nie? No a w planie mam właśnie wysprzątanie balkonu, to znaczy wysprzątanie. Tam już większość jest zrobione, tylko trzeba te kwiatki ściąć. I oczywiście, jak je teraz trzeba ściąć, to mi jest ich żal, bo jeszcze parę kwiatuszków jest, ale to już ogólnie wygląda źle. Z daleka to nawet nieźle, jeszcze Wam powiem, wygląda, ale z bliska to już takie suche. Już bym sobie chciała tam dać te zimową, mój balkon w zimowym tym wystroju, czyli z tymi zimozielonymi gałązkami. Zastanawiam się nawet nad tymi begoniami, bo z nich tylko lecą liście, to kwiatki, potem kluska chodzi i tylko zbiera mi to i wnosi mi to do mieszkania, rozszarpuje, muszę pilnować ją jak nie wiem co. Także zastanawiam się, czy przynajmniej tej dwóch, które już przestają kwitnąć, begonii nie poscinam wszystkiego. Może jeszcze zostawię tą, która pachnąca jest, bo ma fajne kwiatki jeszcze. I ma wyżej, tak nie spadają. No zobaczę. Zobaczę, jak to jutro będzie, jak to będę robiła. Bo tam też bym sobie chciała w sumie dać jakieś dekoracje. Na tych półkach mogę sobie jakieś zimowe dekoracje też dać, jakieś wianki, niewianki, coś tam można wykombinować. Jakąś latarkę, znaczy latarynkę albo coś takiego, nie? No, za bardzo z żywym ogniem nie bardzo, no bo zależy, jak to się będzie nagrzewało, żeby mi się półka u góry nie opaliła potem, nie? Ale to jeszcze pomyślę, jeszcze jak to zrobić. No, zastanawiałam się czy tam nie wstawić na przykład tej pelargonii, która wisi. Obciąć ją i tam na razie postawić, a potem jak będzie chłodniej, to ją wnieść do domu. Nie wiem, bo ja nie wiem, gdzie ją dam, bo ona jest duża doniczka i nie mam jej gdzie dać. No. Także zobaczymy jeszcze, jak to jutro mi pójdzie ta robota tam na tym balkonie. No a oprócz tego dzisiaj nie było piątkowego takiego głębszego sprzątania, to jutro trzeba będzie się tym zająć też, nie? Żeby na niedzielę było fajnie w tym względzie, że jak ja mam na niedzielę czy na święto posprzątane, to ja się z tym dobrze czuję, bo wiadomo, że nikt nie przyjdzie, nie będzie mnie sprawdzał z białą rękawiczką, czy jest czysto, czy nie jest czysto, ale to ja się muszę dobrze czuć w tym, że ja mam posprzątane i teraz mogę świętować. A to moje świętowanie polega na tym, że ciągle coś pichcę i mało czasu jest takiego właściwie na odpoczynek. No, tak to już jest u nas w niedzielę, że w sumie mało jest tego odpoczynku. W tą niedzielę prawdopodobnie nigdzie nie będziemy chodzili, bo znowu ma padać, także prawdopodobnie nici ze spacerów, no to tylko do kościoła i do domu, to może szybciej się zrobi obiad i będzie dłuższy czas, że naprawdę można by sobie posiedzieć, pomyśleć nad czymś, nie? Tak, że się zastanowić i tak dalej. No zobaczymy, bo ja ciągle nie mam czasu na takie usiąść sobie i tak sobie pomyśleć, coś sobie zaplanować, tak sobie posiedzieć po prostu bezczynnie, nic nie montując, nic nie robiąc przy komputerze i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, wyjdzie w praniu, jak to mówią, nie? Teraz już przychodzę tylko z wodą, bo tak naprawdę to mi się już nawet nie chce żadnej herbaty, tylko po prostu wody, żeby się napić, bo jakoś tak mnie suszy. Susi mnie. Chyba po tych laczkach. No. Także teraz tylko woda, woda, woda. No i na jutro mam i kiełbaski, i jajeczka. Także nie ma źle. Wszystko jest. Jedynie co, to chyba jutro trzeba będzie po chleb skoczyć, ale to pewnie Wiki skoczy po ten chleb. A ja się tutaj zajmę. Nie chcę jutro nigdzie wychodzić, bo jak zacznę, jak gdzie znowu pójdę, to znowu zanim się, wiecie jak to jest, jedynie co, to mogę iść z psem, bo to nawet mogę w jakichś getrach iść na spacer z psem, nie muszę się ubierać jakoś tak, wiecie, ekstranie. No, także dziękuję Wam za ten czas poświęcony na mojego vloga. Ja Wam tu mówię, co będę robiła w niedzielę, a u Was jest niedziela. Także życzę Wam spokojnej, miłej niedzieli.
takiego okna pogodowego, żebyście mogli się wybrać na jakiś spacer. W sumie to mnie by się też przydało, nawet jakby Zbyszek nie chciał iść na spacer, to może byśmy się z Wiki gdzieś wybrały na spacer, taki niedaleko, ale żeby troszkę pochodzić. Ale zobaczymy, jak to będzie w niedzielę. Czy będzie non-stop padało, czy nie. No. Także tyle dzisiaj. Jak mówię, spokojnej, miłej, pięknej niedzieli, pysznych obiadków i deserków. No i jeśli to oglądacie przed południem, jak po południu, to jakiejś pysznej kolacji, jakiś filmik albo coś, nie wiem. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wszystkim za wspieranie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. No i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa.